mi zawsze jakieś sztuki, to mu nie dam sztuk. Też mu zrobię sztukę. O! I co? I co teraz, panie robot? No nie, no panie robot, nie będę z panem grał, jak pan tak będzie grał. I tłumaczę dlaczego. Dlatego, że staram się, żeby partie miały jakiś wymiar szkoleniowy. A pan mi dał dwa tempa za friko i osłabił pan pozycję. No właśnie. A no właśnie. Raz, dwa, trzy. I nie zagra pan E5, panie robot, bo się pan rozpłacze. Nie dałem zagrać D5 właśnie w tym. Dostaje strukturę, po E5 dostaje strukturę marocego za friko. A trzeba coś zrobić, bo grozi E5 śmiertelne. O, hop. I co teraz? A no właśnie, D4 trzeba zbić, bo grozi tu i tam. Goniec G4, zagram F3. No nie, 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 nie. No. Ty teraz to ja zroszuję. Zroszuję. Na goniec G4, a teraz zagram H3, już nie ma goniec i zagram F4. I mam za friko niesamowitą pozycję. No nie ma, aha, skoczek chce wejść. A niech nie wchodzi. Niech nie wchodzi. Dostałem to, co lubię. A jak mój skoczek pójdzie na F5, to pan się rozpłacze. Nie wygrywam na siłę, rozwijam figury. Nie grozi D5, bo bije i przepchnę. Raz bije i raz przepchnę. Nie grozi D5, więc goniec nie wisi. Hetman stoi fatalnie. Hetman stoi fatalnie. A co teraz? Wisi tu i tu. Miałem jeszcze ruch skoczkiem na B3 bardzo ładny. A wszystko przez te. Przez tego i przez tego. Herbatka na mnie czeka. O! Czy zbić gońca? Zbić gońca wypada, chociaż szkoda tego pięknego konisia. No ale zbije gońca. I podciągnę hetmana. Może na razie wieża C1 z nienacka. A może hetman C2. Oj, 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 oj. Bo tu jest punkt do zabrania. Dobra, niech będzie tak. Tak jest dobrze. Skoczek na C5 atakuje 3 razy. Przecież ja to przewidziałem. A jak zagram E5, to co? No, zagram najpierw wieżą tu. Bronię tego. Grozi E5. Naprawdę grozi E5. A za... no gram. Trudno.
Nie można bić. A grozi tu. A wisi wieża. Muszę tylko przyspieszyć. Muszę tylko przyspieszyć. Tu, żeby nie było konia. Tego można wziąć. B3, żeby nie było... Ojojojojoj! A, wieża broni. Przyspieszamy, 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 przyspieszamy. Przyspieszamy, przyspieszamy, przyspieszamy. I hetman D4 propozycja, albo skoczek E4. Propozycja uproszczenia pozycji. Wydaje mi się, że mam wieżę więcej. Tak mi się wydaje. Hetman nie bardzo ma gdzie iść. Tam nie... nieelegancko poszedł. No to napadamy tu na tego. Tam hetman nic nie broni, grozi F5 z uproszczeniem pozycji. Wszystko rozumiem. Pojąć nie mogę. Gramy. Wieżę zbiję. Troszkę szybciej grać. Grozi F5 z uproszczeniem pozycji. Upraszczamy. Tam koń wisi. Zdwajamy wieżę, chcemy tu zbić. Na skoczek odchodzimy wieżą. Po szachu odchodzimy hetmanem. Albo się zasłaniamy hetmanem. Bijemy łobuza. Na mata. Prosto i nieskomplikowanie. Trzy razy staniemy. Trzy razy stoimy na macie. Przeciwnik udaje, że się nie boi. Przeciwnik udaje, że się nie boi. I przekroczył czas. Nie będę analizował tej partii. Przykro mi, panie robocie,
Podjąłem decyzję, jeżeli ktoś zachowuje się dziwnie, nie omawiam partii, ponieważ zależy mi, żeby partie miały jakiś wymiar w debiucie. A jak ktoś zagra ze mną A6 i H6, to daje mi fory. Nieostry obraz. Jak nieostry? To trzeba odświeżyć. Jak nieostry obraz? Zmniejszyć rozdzielczość. Ja mogę spróbować odświeżyć. Odświeżyłem. Nie widzę różnicy, jak nie...